Drodzy internauci, serdecznie wszystkich witam w trzeci dzień nowego roku, roku 2023. Wszystko się zgadza, chociaż jak możemy dostrzec, temperatura może nie styczniowa, ale to rok 2023. Pozdrawiam Was jednak, tak jak zawsze, Słowem Bożym, a są to dwa fragmenty Pisma Świętego, dwa hasła. Pierwsze z Psalmu 119, następujące słowa. Prowadź sprawę moją i wyzwól mnie, ożywiaj mnie według obietnicy swojej. Drugi fragment pochodzi z listu do Tesaloniczan, z drugiego listu, z trzeciego rozdziału. Wierny jest Pan, który was utwierdzi i strzec będzie od złego. Prowadź mnie, Panie. To chyba takie jedno z najbardziej typowych wezwań, które się pojawiają na początku roku. Ono już występuje, gdy rok kończymy, gdy przynosimy do Boga swoje myśli, przywołujemy na przykład psalm tygodnia, mówimy o Bogu, który nie zasypia, o Bogu, który jest stróżem, powierzamy Bogu to, co za nami i z nadzieją chcemy patrzeć przed siebie na czas, który jest w pełni nieznany. O tym, że jest on w pełni nieznany, w minionych latach przekonywaliśmy się to wielokrotnie. Dziś pozostaje nam tylko powtórzyć, że faktycznie nie wiemy, że nasze ludzkie przewidywania co do tego, co się może wydarzyć, czasem nawet warto, nie warto powtarzać. Dlatego warto, i to naprawdę warto, zawołać do Boga tymi słowami psalmisty, którymi rozpocząłem. Prowadź sprawę moją. Prowadź mnie, Boże. Prowadzenie dziś w czasach smartfonów i wszechobecnego internetu może nam się kojarzyć z jakąś dobrą nawigacją. I w zasadzie myśli tu będą jak najbardziej w porządku. Potrzebujemy takiej nawigacji na co dzień. Potrzebujemy kogoś, kto nam powie, dokąd iść. Mamy swoje cele, musimy więc snuć plany, tworzyć różnego rodzaju scenariusze, aby dotrzeć do celu. Ale jako chrześcijanie wiemy, że potrzebujemy specjalnego prowadzenia, Bożego prowadzenia, takiej Bożej nawigacji, abyśmy się na tym świecie nie pogubili, abyśmy nie pomylili tego, co nie jest Boże, z tym, co od Boga pochodzi, abyśmy nauczyli się dobrze wybierać. Przychodzimy więc do Boga i prosimy, aby nas prowadził, aby prowadził nasze sprawy i nas wyzwolił. Tak to jest. Tylko człowiek wolny, człowiek, który jest w stanie się orientować, gdzie jest, dokąd zmierza, jest w stanie korzystać z wolności, jest w stanie ją docenić, jest w stanie stwierdzić, że faktycznie to jest wolność. Jeśli jesteśmy w klatce, zamknięci, trudno mówić o poczuciu wolności, o wolności decyzji. Dlatego jako wolni ludzie, uwolnieni w Chrystusie, możemy zmieniać świat. Tego nam wszystkim życzę na ten kolejny dzień nowego roku i cały czas, który jest przed nami. A że nie są to takie życzenia człowieka, który stanął przed kamerką i wypowiada je, tylko że są to słowa będące refleksją nad Bożym Słowem, niech będzie to drugie hasło, którym zakończę. Wierny jest Pan, który was utwierdził i strzec będzie od złego. Dlatego nie musimy się gubić. Dlatego możemy iść według
Bożej nawigacji każdego dnia. Amen.